Dzisiaj witamy i gościmy tak naprawdę 150 dzieciaczków, zawodników z różnych przedszkoli województwa polskiego. Na naszym wydziale mają po prostu wygodnie, mają świetne warunki. Jest to ich 9. spotkanie w tego typu turnieju i Politechnika Opolska i Wydział Wychowania Fizycznego wyszedł z zaproszeniem tych dzieci do nas na zawody, które mają tytuł Szybciej, Dalej, Mocniej i jest naprawdę dla nich to bardzo wielka, fajna zabawa, a nam interesuje to, żeby oni wyszły zadowolone, uśmiechnięte i szczęśliwe z dzisiejszych zawodów. 9. integracyjny turniej gier i zabaw dla najmłodszych, szybciej, razem, sprawniej, dalej. 9. edycja, już zaczynaliśmy w gronie 4 drużyn. Na terenie naszej szkoły, w naszej hali, okazało się po kilku latach, że się nie mieścimy. Przenieśliśmy się do szkoły podstawowej nr 29. Tam przez wiele lat gościliśmy, ale okazuje się, że i tam się nie zmieściliśmy. No i w tym roku 15 drużyn zapowiedziało się do udziału, 150 zawodników, dzieci zdrowych i dzieci niepełnosprawnych, bo celem jest integracja. Widzimy tutaj dzisiaj fantastyczne szaleństwo, piękną zabawę dzieci, która ma wymiar również taki integracyjny, bo widzimy również przedszkola integracyjne i to ważne jest, żeby właśnie wśród najmłodszych dzieci zaszczepić taką kwestię współistnienia z osobami niepełnosprawnymi. A każdy przejaw sportu, każdy przejaw takiej aktywności fizycznej to również jest ważny przyczynek do tego, abyśmy byli zdrowsi, byliśmy bardziej wysportowani i nie mieli problemów później w późniejszym życiu.